dobry, witajcie w nowym Camel Channel, dzisiaj poświęconym ładnemu mówieniu. A mówić ładnie, to znaczy mówić poprawnie i z gracją. Dokładnie tak, bo z gracją można nawet przeklinać. Łódź, k***a. Moi drodzy, nie namawiam was, żebyście podczas wystąpień publicznych czy prezentacji miotali przekleństwami, wręcz przeciwnie. Mało tego, mam dla was dobrą wiadomość. Jeśli chcecie mówić ładnie, zacznijcie od eliminacji. Chętnie powiem wam, na czym polega. Chodźcie ze mną. Cała magia dobrego mówienia wcale nie polega na tym, żeby non-stop użyć się nowych słówek, poszerzać ich zasób. Wręcz przeciwnie. Chodzi o to, żeby z niektórych słów zrezygnować. Ze słów, które są klasycznymi, werbalnymi emulgatorami, pseudointelektualizmami, które by można było raz a porządnie wykopać na okołoziemską orbitę, żeby nigdy nie wróciły. Dobry mówca, który z tych słów zrezygnuje, natychmiast staje się mówcą świetnym. Co to za słowa? Proszę bardzo. Pierwszy krok do mistrzostwa w ładnym mówieniu to eliminacja słowa generalnie. Nikt go nie zauważa, bo każdy używa. Normalna rzecz, a jednak nie. Wyobraźcie sobie takie zdanie. Jak ono brzmi? Generalnie nasza oferta skierowana jest do młodzieży, dlatego że jak wiadomo, generalnie młodzież chce mieć wszystko tu i teraz, bo na nic generalnie nie ma czasu. Czy to zdanie brzmi dziwnie? Nie, ponieważ wszyscy tak mówią. A jak zabrzmi zdanie: nasza oferta skierowana jest do młodzieży, bo jak wiadomo, młodzież chce mieć wszystko tu i teraz i na nic nie ma czasu. Niby tak samo, ale jednak lepiej, bo nie ma żadnych zbędnych, koszmarnych ozdobników. Tylko jak się ich pozbyć? Językowa bakteria o numerze ewidencyjnym 2 to słowo jakby. Co to jest za cholera? Pojawia się prawie w każdym polskim zdaniu, a co najgorsze, znowu nikt tego nie wychwytuje. A tu mamy przykład, bo oto ta impreza ma się zacząć jakby po północy i potrwa do rana, a później jakby na śniadanie ludzie przyjdą i jak się skończy, to sobie pojadą, bo to jest jakby jednodniowy strzał. Ta impreza ma się zacząć po północy, potrwa do rana, później ludzie przyjdą na śniadanie i gdy ono się skończy, pojadą do domu, bo to jednodniowy strzał. Jedno i drugie zdanie. Tylko że jedno, to drugie jest prawdziwe, a to pierwsze jest jakby prawdziwe. To czyni zasadniczą różnicę. Słowo jakby należy eliminować, ponieważ ono eliminuje dobrego mówcę. Tylko jak to zrobić? O tym za chwilę. Słowa generalnie z waszego języka tak samo łatwo pozbędziecie się jak słowa jakby w jeden prosty sposób. Umówcie się z kimś, komu ufacie i kogo lubicie, żeby ilekroć powiecie generalnie lub jakby, no właśnie, po prostu was uszczypnął. Po paru dniach takiej szczypanki te słowa na zawsze znikną z waszego języka. I tu pojawiają się dwie wiadomości. Jedna dobra, a druga zła. Zła jest taka, że jeśli pozbędziecie się tego generalnie i jakby, nikt nie przyjdzie i nie złoży wam gratulacji, jak pan czy pani pięknie mówi. Ale dobra jest taka, że ludzie nagle stwierdzą, że z wami się łatwiej dogadać. Jak trzeba, żeby ktoś się wypowiedział, to dlaczego właśnie nie wy? No właśnie, dlaczego nie, skoro wy tak świetnie mówicie? A więc jeszcze raz. I zadziała. Pozbywajcie się jakby i generalnie, bo to nie są jakby problemy i to nie są generalnie kłopoty. To są brudy, które raz na zawsze należy z języka wyeliminować, jeśli chce się być dobrym mówcą.